Siemaneczko widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku wyspa i jeszcze raz wyspa, bo widzowie będziemy dzisiaj mnożyć ten oto właśnie stan konta. Ponad 600 tysięcy u nas na koncie. Chciałbym dwie bańki. Czy to się uda, czy to się nie uda, zobaczymy w dzisiejszym odcinku. Wy napiszcie hashtag wyspa, a wam też mordy przypnę. Oczywiście serduszko do komentarza. Wczoraj był start nowej serii. Będzie też jedna nowa seria już niedługo. I jeszcze będzie nowa seria na 40 tysięcy widzów, też z innej gierki, ale to zobaczycie mordy niedługo. Dobra, zaczynamy widzowie naszą całościową przygodę. Tak naprawdę z najważniejszym aspektem wrześniowym, czyli sprzedażą jabłek, które tutaj są oczywiście w paletach. Czy ja mam super siłę? Mam super siłę. Czyli możemy tak naprawdę wlatywać od razu na start i sobie to poprzepychywać, ło tutaj, ło, żeby to już było mniej więcej ogarnięte, widzowie. Ja też nie wiem, jak ja się powyrabiam z tymi wszystkimi filmami, bo ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale jak teraz jestem w domu tutaj w Żółkiewce, to film, który ma no liczyć pół godziny, przesyła się na YouTube'a w jakieś, widzowie, dwie z hakiem godziny. Gdzie oczywiście w Lublinie, jak mieszkaliśmy, przesyłanie takiego filmu to było minuta, dwie. Tak, powiem wam, że jest tragedia, jeżeli chodzi o internet. No mam nadzieję, że powiem wam tak. Ja to nagrywam ogólnie we wtorek, bo w czwartek już mnie nie ma, bo jadę w Bieszczady. Ale ogólnie we wtorek też planuję zrobić jakiegoś live'a i mam nadzieję, że live'y będą dobrze śmigać na tym internecie, przynajmniej kiedyś śmigały. Także mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnej niespodzianki i ten live będzie mógł być robiony w dobrej jakości i żeby to fajnie sobie widzowie wszystko śmigało. No zobaczymy, zobaczymy, tak naprawdę we wtorek się przekonamy wielu rzeczy. Też pozamawiałem sobie wiatrak i różne rzeczy i widzowie, dalej mi to nie przyszło, a tak naprawdę miało przyjść wczoraj i nagrywam w takim upale, że to jest widzowie po prostu jakaś tragedia tak zwana. Dobra, ile mamy? 685, to zanim ja to posprzedaję, tego dosyć dużo jest. Też dalej nie wiem, jak ulepszyć te plandeki, bo jest coś takiego, że jeżeli macie Sidos, tak jak ja wam mówiłem w ostatnim odcinku z tej serii, na przykład, no to po prostu zwiększacie sobie liczbę, jak macie pojemność, powiedzmy, nie wiem, 100 tysięcy pojemności, to wpisujecie sobie na przykład 200 tysięcy pojemności i macie 200 tysięcy pojemności. A jak tutaj widzowie sobie wpiszecie, nie wiem, no jest 250 palet, miejsca, belek, wszystkiego, właśnie w tych plandekach i w XML-u nie ma nigdzie podanej liczby 250 i żadnych wartości związanych właśnie z tym, no to tak już widzowie nie za bardzo wiem, jak to pozwiększać, bo albo to jest jakoś zabezpieczone, a przydałoby się to pozwiększać, wtedy bym nie musiał dostawiać drugiej plandeki na palety, tak dokładnie, a tu jakbyśmy sobie zwiększyli nawet na 350, czyli o 100 by było więcej, to myślę widzowie, że już by było bardzo, ale to bardzo fajnie. Dobra, czekajcie, bo trzeba to sprzedawać i zarabiać pieniądze. Nie wiem, czy dzisiaj z akcji polowych coś uda nam się zrobić. Na pewno koszenie trawy i może prasowanie tej trawy od razu uda się ogarnąć. Ale tak poza tym to sam nie wiem, jak ten odcinek wyjdzie. Dobra, 768 tysięcy widzowie, już stuwa praktycznie zarobiona. No i dobra widzowie, miliona nie dobijemy na 100% z samych jabłek. No wiadomo, że zarobek ładny, bo nie można mówić, że jest zły. Ale miliona niestety nie dobijemy. Praktycznie 950 tysięcy będziemy mieli, czyli koło 300 koła zarobku jest widzowie przez rok, no prawie, praktycznie 300 koła zarobku jest widzowie z jabłek. Dajemy sobie czas na troszeczkę więcej i teraz kwestia jest bardzo i to bardzo ważna, bo co my kiedy możemy sprzedawać? Czy jest coś, co będziemy mogli posprzedawać sobie w listopadzie na przykład? W listopadzie od razu możemy lecieć tak naprawdę widzowie z rzepakiem, z czymś jeszcze? No jajka w listopadzie. Wełna to nie, no słoma to jest nam potrzebna, miód widzowie w lutym. No i sałata, to też na razie tego nie mogę posprzedawać, no a widzowie jabłka to już są posprzedawane we wrześniu. Czyli my tak naprawdę możemy sobie lecieć teraz do października i no nie wiem co, no, chyba też przelecieć ten październik, to pasowałoby chyba zwierzęta nakarmić, no i właśnie, nakarmić zwierzęta, no i tą trawę jeszcze wykosić nieszczęsną. Dajmy sobie czas na piąteczkę, od razu nam się porobiły nowe te kurde palety z jabłkami, to też możemy je poprzepychać widzowie, żeby to już było od razu sprzedane. No bo wiadomo, że jak we wrześniu była najlepsza cena,
No to październik, dalej trzeba tak myśleć, że jest też dobra ta cena. Tam raczej dużych różnic nie powinno być, bo to jest miesiąc przy miesiącu, no nie? 995 tysięcy na naszym koncie. Lecimy dalej z tematem teraz związanym z miodem. Niech on sobie na razie tam będzie. No ja bym chciał, widzowie, tą wyspę poulepszać, tak? I to najbardziej, żeby już robić ten teren, to co wam właśnie mówiłem, że mam w planach. 995 tysięcy w dalszym ciągu. Lecimy sobie teraz tak. Lecimy sobie dać, widzowie, tutaj wody, bo nie wiem, czy tutaj cokolwiek jest. No coś tam delikatnie jest, ale sobie uzupełnimy. To ja te pieniądze sobie zaraz podejmuję, bo to 225, a one wcale tak dużo tej wody nie piją. No 4% jeszcze pozostawało, także lajtowo. Tu sobie przeskoczymy, weźmiemy sobie, widzowie, od razu jedną beleczkę, która powinna im wystarczyć. Bardziej się obawiam o kury i o krowy. No i nie wystarczyła jednak, czyli, widzowie, byłem w dosyć, że tak powiem, dużym błędzie. Ciach, ciach, ciach. No z tych owiec, no wełny one produkują dosyć dużo, także tu jest moim zdaniem dosyć dobry biznes tak naprawdę. To wełnę jak później sobie będziemy sprzedawać, to też tych pieniędzy troszeczkę na konto nam wleci. Dobra, mamy tutaj rzepak, mamy tutaj, widzowie, jęczmień. Tam jęczmień też już powinien być wyrośnięty i jak najbardziej jest. No i jest to duże pole zostawione właśnie na kukurydzę. Też właśnie na tej serii. No już kiszonkę robiliśmy w ostatnim odcinku, ale nie oszukujmy, że tutaj to się będzie na pewno, widzowie, przydawało. Musimy sobie wydać też pieniądze, czyli kupimy sobie może bardziej worki typu Big Bag i kupmy sobie woreczki z TMR-em. Ja sobie kupię 8 tych worków i to powinno w zupełności wystarczyć. Mieliśmy cielaki, aktualnie mamy... Nie wiem co, bo nie widać tych krów, bo są statyczne. Trzeba by było wchodzić w te ustawienia całe. Nie wiem, ile tych worków dawać, ale też będziemy musieli sobie, widzowie, jeszcze dać. Wow, ja myślałem, że już nie mamy kompletnie słomy. I to serio tak myślałem, że już nie mamy kompletnie słomy. Kurde, to by był już delikatny problem dla nas. Wszystko się dało? Aha. No dobra, czyli jednak chyba im większe są te krowy, tym one większe zapotrzebowanie mają najprawdopodobniej na jedzenie. Ale wam na 100% tego nie potwierdzę. Sypie się dalej? A, bo już jest maksik. Dobra, to jak jest maksik, to już więcej nie będziemy dawać. Ale ja sobie to i tak dam w jedno miejsce, żeby to nie przeszkadzało gdzieś tam nam właśnie na środku gospodarstwa. No bo tu się przejeżdża, robi się różne rzeczy. Także, żeby to nam po prostu nie przeszkadzało, widzowie. Dosypiemy sobie do końca, żeby nakarmić kury. I chyba z silosu trzeba będzie dobierać. No, trzeba będzie dobierać. No to wiecie co, ja sobie powysypuję już to co jest. Dodajmy sobie tego jęczmienia troszeczkę. Kurde, szkoda, że to tak mało go wchodzi. Ale tyle ile jest, tyle go sobie damy. Można było tutaj pootwierać sobie coś, to byśmy na przelot mogli sobie oczywiście przejeżdżać. To by było dużo wygodniej, bo jak na razie tej wygody za bardzo nie ma, tylko trzeba robić po prostu kółka. Nie zaczepi o nic, nie zaczepi. I ja będę się powoli zabierał też, widzowie, do wykoszenia właśnie tej trawników dookoła i zrobienie tej takiej dosyć dużej pryzmy. Ze względu na to, że będziemy sobie to wszystko prasować, no wiadomo, że z tego belki nam się przydadzą. Chyba, że poczekać do kolejnego koszenia trawy, a to posprzedawać, żeby być bliżej ulepszenia wyspy, bo w sumie no... W sumie to nie ma jeszcze jakiejś nie wiadomo jakiej tragedii tak naprawdę, jeżeli chodzi o, widzowie, trawę w kostkach. W kostkach, w belkach okrągłych. Słuchajcie, jak tu zajechać, mordo, jak tu zajechać? O, dobra, tego jęczmienia to chyba na 100% nie wystarczy. No nie, a dużo te kury jeszcze mają zapotrzebowania, bo to jest wszystko nakarmione. No mają praktycznie na maksa, także już więcej im nie będę dawał. Dalej są tutaj, widzowie, cielaki. Ło, gnojówki już jest sporo, też gnojówkę trzeba będzie, widzowie, jakoś ogarniać. Ja sobie na razie tego ursusika tutaj zostawiam i w październiku z takich kolejnych akcji, widzowie, nie mamy kompletnie chyba nic. No to, widzowie, pograne. Jak zwykle, moi drodzy, jak zwykle, przeniosłem sobie ze dwie beleczki chyba dla owiec, przeniosłem sobie troszeczkę wełny i już są znowu problemy, no. Weź tu graj w tego farminga, weź tu, widzowie, ło ten jaki groźny. Ło kurde, ten to jeden to chyba stada pilnuje, ale bydlak. No i dobra, widzowie, nabieramy sobie kolejne coś, tylko nie wiem właśnie co, chyba tej pszenicy damy, bo owsa to się tam z tego co patrzyliśmy nie da sypać. Damy sobie całą przyczepę, nasypiemy, uzupełnimy im to wszystko. Jak wygląda sprawa jeszcze raz u zwierząt? Czy to w ogóle się... Tak, to się uzupełnia cały czas, także jak nastawialiśmy tam nie wiadomo ile tego, no to to będzie cały czas, widzowie, z automatu tak naprawdę się uzupełniało. Dobra, mamy stówę, lecimy nakarmić jeszcze zwierzynę i zobaczymy, co możemy w tym etapie sprzedawać, bo ja wcześniej patrzyłem, ale to, widzowie, jak się robi tyle rzeczy poza gdzieś tam odcinkiem, to się zapomina o tym wszystkim.
Dobra, 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 dobra. Jak tam cofnąć? Dobra. Ruszamy sobie teraz z tematem, widzowie, dalej zarabiania pieniędzy, czyli coś, co najbardziej oczywiście lubimy. Rzepak. No rzepak to w grudniu teraz niby się pokazuje, że można sprzedawać. To też w grudniu. Winogrono w kwietniu, tak jak patrzyliśmy wcześniej, tu się nic nie zmieniło. Jajka w listopadzie, czyli tylko i wyłącznie jajka będą chyba do sprzedawania w listopadzie, jeżeli ja dobrze teraz to ogarniam. No bo to będzie dopiero, widzowie, w lutym, to też nas za bardzo nie interesuje. Sałata w styczniu, truskawki i nic więcej tak naprawdę nie mamy. Czyli, widzowie, no jest licho jak na razie, bo tylko i wyłącznie jajka będziemy mogli sobie posprzedawać. Ale żeby posprzedawać te jajka, to ja albo sobie wezmę te dwie przyczepy, albo tym jednym będę latał. Jakby to układać, to by to się na pewno pomieściło. Ale ja chyba, widzowie, nie jestem zwolennikiem układania tego wszystkiego, tylko sobie narzucę to wszystko na siłę i na pałę. A zaraz zobaczycie nawet jak. No i kwestia mordy narzucania tego oczywiście byle jak. Nie będziemy tego ładować, nie będziemy tego układać, tylko po prostu sobie to ponarzucamy. Oczywiście te jajka się tutaj nie zbiją, jakbyśmy w prawdziwym życiu coś takiego próbowali robić, to mi się zdaje, że no z tych jajek może za dużo by nie zostało, a nawet na pewno za dużo by nie zostało. Dobra, ciach, ciach, ciach. O, ty, i one chyba, tak powiem wam, że wejdą wszystkie. Nie wiem, te kury jeszcze nie są na tyle, no ale z drugiej strony muszą być dorosłe. Jeżeli produkują jajka, no to muszą produkować. Chyba że wraz z wiekiem tych kur, tych jajek będzie coraz więcej. No nie wiem właśnie. Czekam na wasze opinie, mordy, w tym temacie. Ciach. Dobra, tutaj jeszcze coś jest, bo tutaj widzę, że jeszcze są te początkowe, takie, które się na razie tworzą. No ale tym to się nie będziemy przejmować. Trzeba będzie jakoś te przyczepy najprawdopodobniej przefiknąć do góry kołami i to wszystko powinno ładnie sobie powylatywać. Okej, tu już tak naprawdę nic więcej nie zastaniemy. No w litrażu tutaj nie mamy podane, ile tego jest tak naprawdę, także musimy jechać. Ile zarobimy, tyle zarobimy. 996 tysięcy mamy na koncie. Ciekawe, ile będzie pieniędzy po sprzedaży właśnie jajek. W sumie to też z tej przyczepy nie musiałem tego opróżniać. Opróżniłem tą przyczepę, widzowie, tylko i wyłącznie po to, żeby na nią naładować jajka i w rezultacie wziąłem sobie inną przyczepę w postaci dwóch przyczep i na nią naładowałem jajka. Także no naprawdę logicznie to wszystko było wykonane i to mega. A, i ogólnie kieszonki, bo wam nie pokazywałem, ale to, widzowie, sobie poubijałem i niedługo może będziemy mogli sobie... Boże, widzowie, Silos zadziałał i złapało nam te jajka. No, no nie. Teraz, widzowie, muszę latać z miejsca na miejsce i sprzedawać te jajka. Bo już powiem wam tak, nie wiem, co jest bardziej opłacalne. Czy teraz po prostu sobie polatać troszeczkę i to posprzedawać na parę razy, czy jednak załadować od nowu te przyczepy. Bo chyba tutaj no najlepszą opcją będzie tak sobie polatać. A tych jajek to jeszcze trochę jest, bo jak widzicie, tutaj też jest naładowane jeszcze zabelkami. No tragedia po prostu. Ale nie wiem, po co ja tak blisko przejechałem, bo kompletnie tego, widzowie, nie przemyślałem tak szczerze. Aj, no ale dobra, no jest, widzowie, jak jest. Najważniejsze, że już ponad baniak jest na koncie. A to jeszcze nie jest koniec odcinka, tylko będziemy dzisiaj lecieć przynajmniej po 2 miliony, bo żeby starczyło nam na 2 trójkąty na ulepszenie wyspy. No i, widzowie, takie oto zajęcie, którego też nie za bardzo chciałem wam pokazywać. To cięcie już trwało teraz, nie wiem, ze 20 dobrych minut, ze względu na to, że dużo rzeczy ogarnąłem. Ale, widzowie, też jest lipa, bo musiałem w tym czasie wychodzić chyba ze 4 razy z gry. No po prostu jest tragedia. Z tym bagowaniem się super siły, podnoszenia, no to chyba to się baguje, jakby nie patrzeć. No to, widzowie, to jest po prostu istna porażka. Dużo jeszcze tego? No jeszcze trochę mi zostało. Powiem wam, że troszeczkę zrobiłem. Mogę sobie przyspieszyć? A mogę, nawet i na takiej prędkości mogę sobie to ogarniać. Bo tak nie wiem, jakie B zazwyczaj wybrać. B, czyli, widzowie, zwiększanie sobie prędkości, tak jakby. Bo teraz latamy na tempie, aha, czyli standard speed, ale do tego jest dołożone po prostu ta szybkość shiftowa, czyli tak jakby bieganie. Czyli lecimy tak czy siak na kompletnym standardzie, jakby nie patrzeć. No i jest coś jeszcze daleko, daleko czy niedaleko? Kurde, jeszcze tak zostaje. Ja w ogóle, wiecie co, ja bym sobie maszynę kupił do przycinania tego. Jeżeli by to na przykład przyspieszyło mi tempo roboty o tej o, to ja bym był za tym, żeby faktycznie coś sobie kupić do przycinania tych gałązek, bo to
Też się zastanawiałem, czy to w ogóle jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne, jeżeli chodzi o całokształt nawiezienia później tego winogronu. No nie mam pojęcia. Dobra. Ciach, ciach, ciach. I lecimy, widzowie, z dalszym tematem. No listopadowo, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie mamy za bardzo nic do roboty, przynajmniej na ten moment. Czekam, aż mi się opróżni kosiarka i będę dalej sobie kosił, bo już troszeczkę zacząłem tutaj właśnie podkaszać tej trawy i oczywiście ją sprzedawać. Jajka już posprzedawaliśmy, no można było też i te palety szykować pod sprzedaż, no bo w tym odcinku ja chciałem przynajmniej, widzowie, do stycznia podskoczyć z właśnie sprzedażą, ale przez to, że to wszystko... Straszelnie długo schodzi, po prostu straszelnie długo schodzi. To ja, widzowie, nie wiem, czy ja się wyrobię. No kolejnego odcinka już ze sprzedażą nie będę robił, tylko raczej ten miód, który... A nie, bo miód w lutym. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to zrobić. Czy znowu zrobić, widzowie, po prostu jakieś dłuższe cięcie i później dopiero się bawić właśnie w sprzedaż razem z wami. Nie wiem, nie wiem, nie wiem nic, jak to zrobić, żeby ten materiał nie był za długi. No i dobra, widzowie, jesteśmy w grudniu, ten czas znowu przewinąłem i to bardzo, ale to bardzo dużo. I czy możemy coś posprzedawać w grudniu? Tak, możemy się w końcu, widzowie, pozbyć rzepaku, możemy się pozbyć również owsa z tego, co widzę. Także sobie weźmiemy to na te dwie przyczepy, jak sobie zrobię jakoś tutaj... O, czekaj, to kamera tak jakoś dziwnie była ustawiona. Czy ja się tutaj zmieszczę, moi drodzy? Chyba nie za bardzo, pomiędzy tymi baranami też tak nie za bardzo poprzejeżdżam. Trawy sobie wykosiłem już kompletnie, widzowie, wszędzie. I zobacz, o kurde, no tutaj taki troszeczkę syfik, troszeczkę syf, widzowie, się jednak porobił. My sobie pojedziemy już po polu, bo ja nie widzę najmniejszego sensu jeździć normalnie, jak i tak tutaj nie ma niszczenia plonów ani nic wgranego na tego save'a. No 1 200 000, widzowie, ja nie jestem tak szczerze jakoś zadowolony po tym odcinku, bo no liczyłem na więcej, naprawdę liczyłem na więcej. Dajemy sobie tak, dajemy sobie owies na jedną... Ha, sobie się na tamtą stronę, dobra. Niech się sypie. Owiec i rzepak sobie na pewno posprzedajemy. Kolejna ważna sprawa, no jajka, no to pospadały z ceny, także na pewno nie. Tutaj w kwietniu to też na pewno, widzowie, nie. Miód to dopiero w lutym, ale jest jeszcze sałata. Sałata, widzowie, dopiero w styczniu ma swoją dogodną cenę. Także też tego na razie nie poogarniamy, no ale przynajmniej nie ma jakoś dużo roboty w okresie właśnie takim grudniowym. Także dla mnie bardzo duży plus, bo ja już siedzę i to nagrywam, widzowie, 52 minuty. Także troszeczkę już tego odcinka na pewno macie. Taki niedzielny odcinek, pewnie dłuższy, znając życie, ze względu na to, że w tamtą niedzielę nie było odcinka, bo się nie powyrabiałem z tym wszystkim przez tą przeprowadzkę. W tym tygodniu jest też mega ciężko, no ale to już mówiłem na początku po prostu tego filmu właśnie, jak to wszystko wygląda. To już widzę, że kolejne się porobiły. Pasowałoby najpierw to posprzedawać, żeby w ogóle zabrać się za co inne, albo dać sobie, widzowie, wywalanie na... Nie wyświetla się w ogóle, że mogę dać na lewą stronę. Nie wiem, dlaczego tak to wygląda, ale tak to wygląda. Tutaj kolejna sprawa, czyli ten miód. Też nie ma gdzie się... Aha, miejsce na miód... Jest już mordy niestety niedostępne, także tego też już więcej tutaj na pewno nie natepamy. No pieniędzów od tego powinno być dosyć dużo. Ile dokładnie z ten miód zarobimy, nie wiem, bo to w tym odcinku... No raczej nie ma bata na wariata, że my się o tym po prostu przekonamy. Dobra, lewa, ok. 1 200 000 zarobione. To jest dalej, widzowie, kropla w morzu potrzeb, jeżeli chodzi o ulepszenie tej wyspy, no nie? Jest słabo, trzeba po prostu zasadzić chyba te drzewa na jakiejś większej powierzchni, zarobić nie wiadomo ile pieniędzy, ulepszyć mocno tą wyspę i się nie pierdzielić, bo z tego co my mamy tutaj, widzowie, przy tych kosztach, przy tym wszystkim, przy zakupach nowych, tak naprawdę, to tak średnio nam wychodzi to zarabianie. No i kolejny wydatek, tym razem, widzowie, znowu lecimy w TMR. Na pewno jak już ta kiszonka sobie dojdzie ładnie, to będziemy w stanie robić, tylko nie wiem, czy ja nie będę potrzebował łąki, bo nie wiem, czy idzie do tego TMR-u, widzowie, trawa, czy jednak siano. I to jest dobre pytanie, bo kosiarka, wiadomo, zbiera tylko i wyłącznie trawę i ona nie jest przeschnięta, czyli siana z tego za bardzo nie będzie. Żeby się zająć czymś takim, najlepiej by było mieć na tej serii, widzowie, łąkę, no tylko żeby zrobić łąkę, trzeba mieć plac na tą łąkę. I znowu nam się wszystko psuje, bo tak naprawdę musimy, żeby zrobić plac na łąkę, trzeba mieć dodatkowy pusty plac, czyli trzeba ulepszyć wyspę. Czyli to jest takie, szczerze mówiąc, to takie błędne koło nam się robi, bo nie mamy pieniędzy na bardzo, ale to bardzo, widzowie, dużo rzeczy. Czekajcie, bo teraz tak, my jesteśmy tutaj, także trzeba znowu nasypać pszenicy
i jeszcze tym kurczokom dać ryć i czas, no, grudniowy, widzowie, jak ja tam to posprzedawałem, dajmy se na 60, bo jak se pokarmię już te zwierzęta, no to już nic mi nie zostanie znowu tutaj do roboty, no nie? Tak to chyba nie nasypiemy, a teraz? Teraz sypię i co? Całą przyczepę, chyba całą przyczepę będziemy sobie dawać, bo nie wiem jak tam u tych kury kaczek to wszystko ubywa. 56 minut już, widzowie, nagrania za nami. No naprawdę, długi materiał z moim internetem, jakbym chciał godzinny film wrzucić, to chyba z 6 godzin by się wrzucało. Lepiej, 4, nie, 3 razy, no 3 razy 2 i no z 6 godzinek, może 5 godzinek i materiał by był na YouTubie. Mega mnie jara ten internet, który mam tutaj. 78 koła zarobione, czyli trawa, widzowie, sprzedana. Dawaj, 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 co tu nie ma, żeby sypało się? Trzeba inaczej, chyba lepiej podjechać, no to cofanie tutaj w bramę to jest opanowane, widzowie, już w 100%. Ciach, karmimy. I pytanie, możemy już odkryć silos, czy nie? Tak, a, stopniowo możemy odkrywać, bardzo, ale to bardzo dobrze. Widzę, że tutaj miejsca na wełny jak najbardziej nie brakuje. Tutaj te palety już tak się natepały, że jest po prostu, widzowie, tragedia. I czy teraz sałata już jest w dobrej cenie? Jak jest styczeń? Jak najbardziej sałata jest w dobrej cenie. Coś jeszcze? No nie, bo to już wszystko, widzowie, pospadało. To wszystko pospadało. A wełna? W kwietniu. Jajka to już posprzedawaliśmy, to też tej ceny nie będzie. Czyli tak naprawdę tylko sałata teraz idzie do sprzedawania. No wiadomo, że jest jej dosyć dużo i raczej pieniędzy będzie sporo. Ale weź to teraz wszystko, widzowie, poprzenoś, jak z tego nie ma ułożonego jakoś za bardzo pociągu ani nic, tylko trzeba wszystko nosić, przenosić. Kurde, no tragedia, tragedia. Syf, widzowie, jest niemiłosierny, ale przynajmniej pieniądze lecą na konto. Także tyle jest dobrze i tyle jest pożytku z tej sałaty. Ale powiem wam, że spodziewałem się większych pieniędzy za tą sałatę, a tak naprawdę to... No, nie powiedziałbym, że jest jakaś rewelacja, no nie? Jest tak, kurde, średnio. Naprawdę jest mocno, widzowie, przeciętnie, jeżeli chodzi o pieniądze za to. Wcześniej chyba tam było ze 40 koła, a teraz to nawet sam nie wiem, ile tego będzie. Dajmy sobie palety sałaty, widzowie, i dajemy sobie je z powrotem. Będę miał chociaż 1,5 miliona, widzowie, zarobione w tym odcinku, czy nie bardzo? No zobaczymy, jak sałata nam na to pozwoli, to może się udać. 400, no dużo, dużo brakuje, no nie? Dobra, jeszcze 4 mam tutaj sałaty. Kartoniki na paleciakach. Okej, okej, okej. I co, jest 1,5, jak będzie z tego, czy nie będzie? No niestety, widzowie, na pewno nie udało nam się dobić w dzisiejszym odcinku do 1,5 miliona. Dużo nie brakuje, mam nadzieję, że kolejny odcinek to już będzie ulepszenie tej wyspy, ale nie wiem, jak zaplanować kolejny tydzień z odcinkami, bo tych serii jest po prostu bardzo dużo. Nara.